Większość kobiet to zakupoholiczki, przyznają się do tego otwarcie. Mężczyźni wprost przeciwnie, zakupów nienawidzą, ale to się może zmienić. Krzysztof, słuchaj ty tego. Koniec z atakami paniki w centrach handlowych. Dzięki wirtualnym przymierzalniom, takim oto właśnie, zakupy mogą stać się przyjemnością, bo właśnie zamiast lustra jest ekran, no i otwiera się nowa era zakupów. Oj, to coś dla facetów naprawdę, nie trzeba się pocić w tych małych przymierzalniach. A z nami Natalia Kukulska, dzień dobry. Dzień dobry. Wiola Śpiechowicz, dzień dobry. Projektantka. Maciek Musiał, aktor młodego pokolenia. I Anna Wdowiak, ekspert od właśnie dzień takich dobry. Wirtualnych przymierzalni 3D. Pani Aniu, trochę to wygląda jak z filmu science fiction. Na czym ta technologia polega? Jest to 52-calowy ekran z przymocowaną kamerą, z czujnikiem 3D. Paćku, to staj możesz na miejscu, proszę, będziemy na tobie eksperymentować. Dobra. Urządzenie działa bardzo intuicyjnie. Wow. Teraz rączki do góry, na kwadraty i wybieramy płeć. Jaką chcesz? Tak. Bo teraz możesz dowolić. Dzisiaj masz taką możliwość, tak. I co dalej? Kolejnie z kategorii wybieramy swoją kategorię ulubioną. Na przykład chcielibyśmy przymierzyć jakąś koszulę bądź t-shirt. No jeszcze przed programem Maciek powiedział, że chce przymierzyć sukienkę, ale już teraz nie ma tyle odwagi. Będzie miał jeszcze taką okazję. Co jest modne, jak myślisz? Kraty bierzesz? Nie, jeszcze inne można. Poczekaj, o, tą z krawacikiem sobie weźmiemy. Elegancko. Tak, na Łosu Weekend. Dokładnie, jeżeli nam się coś podoba, zatwierdzamy plusem, żeby ta rzecz została na naszej sylwetce. Może być. Wziąłbym jakąś marynarkę, czyli co teraz, plus i co dalej? Tak, wracamy do kategorii. Czyli kategoria, dobra. A pani Aniu, ile jednorazowo możemy rzeczy przymierzyć? Możemy skomponować zestaw z czterech rzeczy, czyli na przykład koszula, sweter, przykładowa jakaś marynarka i do tego spodnie. Czyli jedyną rzeczą, której nie możemy przymierzyć, to buty. Buty, dokładnie. Jeszcze na ten moment nie. A jak? No, no. Chciałam zapytać o cenę. Dobrze, proszę. Czy za każdym razem też wyświetla się informacja o cenie? Dokładnie. Przy każdej rzeczy, którą wybierzemy, pokazuje się marka sklepu oraz cena na dole. I dobrze. Co teraz? Już mam już taki zestawik i mogę iść do kasy z tym? Nie, teraz jak kupić? Nawet do pracy. Jak to kupić? Teraz zatwierdzasz plusem jeszcze raz. A nie, plusem. Okay, plus. Tak. A ja zapytam, jak już tak zatwierdzimy i coś nam się podoba, co możemy dalej z tym zrobić? Możemy sobie zrobić zdjęcie. Możemy na przykład zrobić sobie zdjęcie, oczywiście, wysłać na maila. Można wysłać komuś, można, tak? Można wysłać na maila, oczywiście. A na Face'a można wysłać? Super. Oczywiście. I możemy wrzucić na Facebooka. Aha. Natalio, jak ci się podoba taka zabawa? Natalia, chcesz spróbować? Dawaj. Natalia będzie druga. Tak, nie może. Ale Maciu, jak się czujesz? To ja może poopowiadam bardziej. No, fajnie, znaczy to jest, tak? Rzeczywiście to jest dobra rzecz, jeżeli nie chcesz tracić czasu w sklepach, ale... To też ma swój klimat, chodzenie jednak po sklepie. Lubisz naprawdę? No może nie, ale na przykład moja mama lubi. Aha. Moje koleżanki lubią, więc dla dziewczyn to nie wiem, czy... Moja mama też lubi. Wiolu, jestem ciekawy, bo jako projektantka, jak myślisz, czy taka będzie przyszłość przymierzalni, czy to tak naprawdę będzie już potem za jakiś tam czas standardem? Jeżeli ta technologia ulegnie udoskonaleniu, jest szansa, że rzeczywiście będziemy w stanie z niej skorzystać tak w 100%. Natomiast w tej chwili możemy to traktować jako taką zabawę, ponieważ to nie daje niestety 100% obrazu i nie przedstawia rzeczywiście tego, jak wyglądamy w ubraniu. Ale jest to tylko dokładnie. Pokazanie, znaczy jak to leży na sylwetce niekoniecznie. Pokazuje styl, że na przykład fajnie nam w takim stylu. Na przykład. Tak, albo tam jest nieźle, dokładnie. I ja myślę, że to jest impuls do zakupu i do przymierzenia. I tak pewnie się to traktuje. Natalia, ty lubisz się bawić modą. Czy korzystasz raczej z porad stylisty, czy właśnie sama decydujesz o zakupach i taka przymierzalnia byłaby dla ciebie fajną pomocą? Ja bym się bała takiej przymierzalni. Zdecydowanie jednak to chyba trzeba zmierzyć osobiście. U Wioli zresztą na stronie, u Wioli Śpiechowicz na stronie internetowej też jest taki świat trochę wirtualny, ponieważ jest manekin, który się... Opcję przymierzania, tak? Tak, nie, to nie jest opcja przymierzania, ubrania, oglądania z każdej strony. Z każdej strony, czyli jest pełen obrót od 360. I też można zobaczyć strój z każdej strony. Nie wiem, czy tutaj jest taka możliwość. Natomiast ja często pracuję, bo odpowiadając na pytanie, często pracuję z Wiolą Śpiechowicz, przynajmniej mieliśmy okazję na Warsaw Fashion Weekend również pracować. Ja śpiewałam, Wiola miała swój pokaz. Każdy robił to, co lubi najbardziej. Ale robiliśmy to wspólnie, bo też to razem robimy robić. Natomiast tak. Myślę, że modą zdecydowanie można się bawić i dużo śmiechu na pewno przy takiej przymierzalni. To jest w ogóle technologia, która została zaprezentowana na London Fashion Week. Maciek, jak się czułeś? Teraz w tej przymierzalni, tak. Wiesz co, no, miało to swój rzeczywiście taki wyjątkowy science fictionowy klimat. I chyba dla facetów to jest rzeczywiście bardzo fajny wynalazek. Podejrzewam, że tutaj grono mężczyzn na pewno pokocha to urządzenie, bo nie będą musieli stać w kolejkach do przymierzalni. Zaraz wrócimy do tematu mody, a ja jeszcze chciałam zapytać cię o twoją przeszłość, Natalio. Takie podchwytliwe pytanie, czy miałaś wieczór panieński? Czy ja miałam wieczór panieński?
Miałam, kompletnie nie był to wieczór panieński. Nasza znajoma ciocia zaprosiła mnie i męża dzień przed ślubem, żeby nas nauczyć tańczyć się walca. I to nietypowy było wszystko, wieczór nietypowy. Panieński. Natomiast no teraz organizuję wkrótce, więc jestem bardzo w temacie. Organizujesz wkrótce? Tak. No to koniecznie musimy porozmawiać, tak? Tak. Porozmawiać o wieczorach panieńskich. A na razie jak powinien wyglądać taki modny wieczór panieński, sprawdziła nasza ekspertka ślubna Agnieszka Popielewicz. Skoro artyści zapraszają, my także zapraszamy, a możecie u nas wygrać bilety, szczegóły jak zawsze na naszym profilu na Facebooku. No a my nadal bawimy się w przymierzanie ubrań. Natalia, teraz ty się bawisz, a ja bym chciała zapytać Wiolę, która od lat projektuje dla Natalii ubrania. Czy, w czym twoim zdaniem, Wiolu, Natalii jest najlepiej? Lubię Natalię w krótkich rzeczach, to znaczy w mini. Weź krótko, a jeżeli ja chodzi o formę, to... Ja też jestem za tym. Najgorsze świetnie, ja się już zeskanowałam. Tak, już się zeskanowała i to jest właśnie przykład tego, że jeżeli chcielibyśmy korzystać z tego urządzenia, powinniśmy mieć bardziej dopasowane rzeczy. Musisz dopasować bardziej się teraz. Nie oversize. Nie, po prostu zdjąć tę bluzeczkę. Czego się nie dam. To co, weźmiesz spódniczkę krótką? Nie, nie chcę spódniczki. Nie, kurczę. Sukienka? O, bluza. A jakie kolory najbardziej pasują Natalii? Akurat, szczerze mówiąc, nie jest tak, że Natalia na przykład dobrze wygląda wyłącznie w pastelach albo w jakichś bardzo intensywnych kolorach. Możemy sobie spokojnie eksperymentować. To bardzo zależy od kombinacji różnych kolorów. W zasadzie na przykład w pastele nie wchodzimy za często, a teraz jest w pastelach i... Proszę bardzo, wygląda pięknie. Nie, słuchała, założyła, wiesz, tutaj z mojej kolekcji. Taki sobie oversize'ik, więc tak naprawdę możemy sobie pozwolić na bardzo dużo i nie ograniczamy się kolorystycznie, cały czas poszukujemy i to jest jeden z takich naszych punktów wyjścia, jak szukamy jakiejś nowej stylizacji, to zawsze zastanawiamy się nad nowym kolorem albo nową kombinacją kolorystyczną. Natalia, jak się czujesz na tym stanowisku bojowym, powiedz? Zobacz, co się dzieje. Właśnie widzę. Masz już i bluzeczkę, i spódniczkę. Musisz się wolniej ruszać, wolniej troszkę, wiesz? Ale właśnie chciałam powiedzieć, że to jest u mnie ten problem, że Wiola zresztą sama to wie, o Boże, nie chciałam tej panterki, ratunku! To chyba minus. Tak? Minus musisz. Tak, daję jej minus. Na górze minus. Nie, ale w tej pogadam. Więc chciałam powiedzieć... Aż taki brak sympatii do panterki, no rozumiem. A ja, nie, a ja wręcz przeciwnie. Nie. Ostatnio miałam taki toczek też z panterką. Nie, tylko akurat ta tak nie do końca. Ja wiem, w czym byłby problem u mnie z zmierzeniem takim, bo Wiola doskonale wie, że jak często jestem u niej w atelier i przymierzam coś, to ja po prostu mnie się nie da utrzymać, prawda, Wiolciu? Tak, jest bardzo ekspresyjna i żeby dopasować ubranie i zapiąć szpilki. Jest to naprawdę bardzo trudne. Trzeba ją złapać, przytrzymać i dopiero wtedy można ewentualnie opanować jej temperament. Tak, chciałem tylko wrzucić, że to jest o tyle fajne, że można tysiące ubrań naprawdę w jednym momencie, nie ruszając się z jednego miejsca, zmierzyć. To prawda, tak. To jest właśnie wielki plus. Tak, Wiolu, ty byłaś wczoraj polską gwiazdą Warsaw Fashion Weekend, ale to także miało związek z Natalią. Powiedz, na czym to polegało? Ponieważ w zasadzie wszystko lubimy robić razem, prawda? To postanowiłyśmy zrobić również wspólny pokaz połączony z koncertem i no tak właśnie było. Czyli? Że równolegle odbywał się koncert, który był tłem do pokazu. Ach tak, czyli to była muzyka do twojego pokazu, tak? Dokładnie tak. Wczoraj, Wiolu, ty byłaś gwiazdą, a dzisiaj na Warsaw Fashion Weekend gwiazdą będzie Natalia Jaroszewska i jest z nią nasz redakcyjny kolega Marcin. Zobaczmy.